Pies czy kot? Fredka czy chomik? Nasze domowe futrzaki wymagają naszej opieki. Zwierzę w eterze. Fachowej porady udzieli lekarz weterynarii Adam Cyniak. Program poprowadzi Karolina Bastkolasa. Dzień dobry, witamy i zaczynamy kolejne zwierzę weterze. Ja nazywam się Karolina Bastkolasa, a ze mną jest. Adam Cyniak. Lekarz weterynarii. Ta audycja w całości poświęcona jest naszym pupilom domowym, i zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy w zeszłym tygodniu, dziś zajmiemy się profilaktyką psów. I kotów. Temat tylko na pierwszy rzut oka wydaje się być banalny, bo okazuje się, że odpowiednie dbanie o psiaki i kociaki wciąż dla niektórych właścicieli są wiedzą niemal tajemną. Bo kiedy tak myślimy o profilaktyce, w pierwszej kolejności przychodzą nam na myśl szczepienia. No, to rzecz oczywista. Jakie szczepienia są w Polsce szczepieniami obowiązkowymi? Szczepieniem obowiązkowym u piesków jest szczepienie przeciwko wściekliźnie. Jeżeli chodzi o koty, takiego obowiązku nie ma. Natomiast osobiście, jeżeli kot ma być kotem wychodzącym, albo czasami mamy go zabrać na wakacje, to też rekomenduję, żeby przeciwko wściekliźnie go zaszczepić. No dobrze, a taki domowy, niewychodzący kociak, to już nijak nie jest w żaden sposób zagrożony tą wścieklizną? Oczywiście między nami kolegami są jakieś skrajne historie, opowieści: jak to kot się bawił na balkonie, wpadnie topesz, tam się pogryzły i nie wiadomo było, czy ten kot może mieć wściekliznę, czy nie. Więc jeżeli je mamy. <laughs> W sąsiedztwie krwiopijne nietoperze, to też zaszczepmy kota. A tak całkiem serio, jakie szczepienia, choć nieobowiązkowe, to jednak powinny być zrobione? A już tak całkiem serio, to na pewno szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym, bo one są o wiele bardziej częste niż przypadki wścieklizny. I to są choroby, jak ostatnio wspominała parwowiroza, która realnie zagraża zdrowiu naszego zwierzaka. Ale szczepienia to nie wszystko. To, co na pewno jeszcze powinniśmy zrobić, jeżeli chodzi o profilaktykę poza szczepieniami, to jeżeli chodzi o psy, to przede wszystkim zabezpieczamy je przeciwko kleszczom. I w zasadzie to na tą chwilę to powinniśmy się zabezpieczać przez cały rok, bo przypadki babyszjozy, chociażby w tym sezonie, zaczęły nam się od lutego i trwają do dziś. Kleszczom, a w zasadzie to ochronie zwierzaków domowych przed nimi, należy bez wątpienia poświęcić cały odcinek. Ja natomiast teraz wrócę jeszcze do profilaktyki, bo. Jak profilaktyka, no to badania okresowe, przynajmniej u nas u ludzi. A jak to jest u zwierzaków? Jak często powinniśmy kontrolować stan zdrowia naszych pupili? Jakie w zasadzie to są badania, które powinniśmy wykonywać? Badania profilaktyczne, no to tak. U psa w zasadzie co roku przed szczepieniem przeciwko wściekliźnie pies jest przebadany, osłuchany. Na pewno, kiedy nasz zwierzak wchodzi w taki okres, Geriatryczne, czyli mamy już ten ósmy, dziewiąty rok życia, to raz do roku profilaktycznie powinniśmy zrobić badania krwi, bo wątroba, nerki, są to takie narządy, które. W momencie, kiedy chorują, to one już muszą naprawdę bardzo chorować, żebyśmy my zobaczyli to po naszym zwierzaku, że objawy się pojawiają dosyć późno. A wykryte wcześniej, właśnie poprzez to podstawowe badanie krwi, gwarantują jeszcze bardzo długie i komfortowe życie naszego psa czy kota. Wobec tego muszę zadać to pytanie, bo jest to ważne dla właścicieli. Ile kosztuje takie badanie? To pewnie zależy trochę od profilu i od ilości czynników, które badamy. U nas, na przykład, taki pełny komplet badań krwi, gdzie mamy morfologię i naprawdę bardzo szerokie spektrum badań biochemicznych, kosztuje 170 zł. Kiedy mamy na przykład psa czy kota, który jest w rasie, która może mieć tendencję do jakichś chorób, to też uczulamy właścicieli, że na przykład hmm, koty raz długowłosych powinny mieć okresowo robione badanie echokardiograficzne. Ale to jest konkretnie jakiś fragment populacji, u którego to się częściej ujawnia ten problem, ale to myślę, że większość lekarzy gdzieś tam uczula, że akurat takie. Szczegółowe badanie profilaktyczne powinno być wykonane. No to jeszcze jeden zabieg profilaktyczny, ale też może i powinniśmy go nazwać zwyczajnie higienicznym. Bo myślę teraz o zębach. Jak dbać o kocie i te psie zęby, bo zęby ostatecznie się trochę w życiu naszym zwierzakom przydają. Przydają, ale co gorsze, zęby. W sytuacji, w której są chore, bardzo bolą. Czasem widzę te psiaki, i żuchwa, i szczęka, są objęte procesem zapalnym, a właściciele się dziwią, że kotek czy piesek nie chce biegać za piłką albo gryźć kości. Ale ja w zasadzie, jak otwieram fafla, to nawet nie widzę zęba, bo on jest stały przykryty kamieniem. To już są takie skrajne przypadki, ale to po prostu potwory nie boli. Najczęściej tacy nieuświadomieni właściciele przychodzą dlatego, bo już pieskowi potwornie śmierdzi spyszczka. Tam się powiedzieć, że jest cała tablica Mendelejewa bakterii. No właścicielowi to przeszkadza, bo jest niestety okrutny smród. Natomiast to, co jest gorsze niż smród, to to, że to po prostu potwornie boli. I żeby zapobiegać takim sytuacjom, to higiena jamy ustnej jest uniwersalna, po prostu myjemy zęby. Kotu można myć zęby? KoTu można mieć zęby, tylko oczywiście mycie zębów wygląda trochę inaczej niż w przypadku nas, bo po pierwsze potrzebujemy odpowiedniej pasty do zębów. Są takie pasty, które specjalnie jeszcze dłużej osadzają się na zębach, żeby działać jeszcze po szczotkowaniu. Są pasty takie enzymatyczne, gdzie po wyszczotkowaniu w tych szczelinach między zębami dodatkowo nadtrawiają jedzenie. No i oczywiście mamy cały zestaw różnego rodzaju szczoteczek czy nakładek na palce, które mogą nam ułatwić to oczyszczanie zębów. Czy któraś z nich jest szczególnie godna polecenia? Czy tych past na rynku jest bardzo dużo. My możemy kupić marki X za dajmy na to 5 zł, ale tu bym się pewnie za dużej jakości po takim preparacie nie spodziewał, bo niestety pasty do zębów dla psów takie jakościowo przyzwoite. No, to jest mniej więcej rząd wydatku 30-40 zł, a w niektórych wypadkach nawet 50 par. Ale no, pasta do zębów to jest około 30 zł dla psa czy kota. A jednak, jeśli właściciela, chociaż raz w życiu zabolał ząb, no to chyba nie będzie mu żal tych 30 zł, bo żaden właściciel nie chciałby narażać własnego pupila na taki potworny ból. A przecież pies czy kot nie powie, że go boli, będzie cierpiał w milczeniu. Tak, bo pies nie będzie piszczał w trakcie jedzenia. On na przykład będzie unikał gryzienia twardej karmy albo będzie gryzu po konkretnej jednej stronie, która akurat go boli mniej. I to też tak jak człowiek. Nie wyczerpaliśmy tematu profilaktyki, bo jeszcze łapki, szczególnie w okresie zimowym, a zima przecież przed nami, no i te solone chodniki, wtedy warto założyć psu buty albo buty w kremie i o tym na pewno jeszcze opowiemy. Są jeszcze psiakowe i kocie uszy, o które też trzeba dbać i pazurki, które trzeba obcinać. Także do tych wszystkich tematów jeszcze wrócimy w kolejnych odcinkach. A na dziś to już wszystko. Kłaniamy się bardzo nisko, mówiąc do usłyszenia Karolina Bastkolasa. Adamcyniak. Pies czy kot? Fredka czy chomik? Nasze domowe futrzaki wymagają naszej opieki. Zwierzę w Eterze. Powtórka programu w niedzielę o 18.15.